Cześć, z tej strony Kacper i po raz drugi witam Was w Castle Story. Od razu, z góry, bardzo Was przepraszam, że tak długo musieliście czekać na ten odcinek i przepraszam także za swego rodzaju nieporozumienie, bo mówiłem, że odcinek będzie wcześniej, nawet obiecywałem go na wczoraj, no ale niestety wynikły sprawy czysto natury technicznej i nie mogłem na to nic poradzić, więc z góry Was przepraszam za to opóźnienie. Drugą sprawą, o której chcę od razu powiedzieć na samym początku, żebym o tym nie zapomniał, jest to fakt, że doszły do mnie swego rodzaju informacje o problemach z drzwiami w tej grze i poszukałem informacji na ten temat, no i znalazłem na swego rodzaju Wikipedii Castle Story informacje właśnie na temat błędów z drzwiami w tej grze. Dokładnie chyba, że one się nie otwierają się, jak dobrze pamiętam. I pod koniec tego filmu będzie umieszczony, zostanie umieszczony przeze mnie link do poradnika, w którym opiszę dokładnie, jak usunąć ten problem. A także ten poradnik ukaże się na naszym kanale jako całkiem osobny film w filmach z serią z Castle Story, więc będziecie mogli go tam znaleźć, bądź pod koniec tego filmu. I tak, no tak, jejku, jestem dzisiaj strasznie trochę zamotany, więc z góry Was przepraszam, ale taki dzień. No, więc jej, co już tak dawno to było, że nie pamiętam, co ja tu chciałem zrobić, co tu się działo. Jesteśmy przed drugim wave'em, zostały nam 3 minuty do drugiego wave'a. Okej. Okay. Drugą warstwę. Robimy drugą warstwę muru w naszym zameczku z naszymi Bricktronami, Delmami bądź Lemmingami, tak jak już mówiłem, jak kto woli. Z nimi jest taka kwestia, że jak noszą coś, tak jak tutaj ten Oin, na przykład jeżeli niesie teraz ten blok, to on nie wskoczy na przykład poziom wyżej. On może tylko wejść po schodach i zeskakiwać o poziomy niżej, o jeden niżej. Z góry, ale nie może wejść na górę. Natomiast jeżeli nie ma nic, to mogą się bez problemu wspinać w górę o jeden. Dlatego jeżeli budujecie coś, no tak jak teraz na przykład tutaj, warto zrobić to wcześniej i powiedzmy etapowo, gdyż później będzie to trudne do zrobienia, naprawdę, bo nie dość, że oni się będą prawdopodobnie o siebie blokować, to dużo więcej czasu też to zajmie, a no będą się też bugować, no to jest alfa. No, tutaj, ten znowu nie chce. A nie, tobie się drzewo skończyło, to zwracam honory. Tą sekcję chyba już usunę, a stworzę sobie sekcję nową w tym miejscu. I tutaj, zapraszam. Super. Czy mogę już... Mogę łucznika, bo boję się, że nie, w sumie, ale okej, okay, niech będzie łucznik, jest okej, okay. Gdzie on poszedł? A tu jest. Pumba! Gdzie jest Timon? Timon i Pumba. Tak, dobrze pamiętam, dobrze, jej. Tutaj wszystko w porządku, nie potrzebujecie beczek? Nie, to dobrze. Fajnie, super wręcz. Ogólnie do Castle Story no, aktualizacje nie idą często, nie są wydawane często, ale uwierzcie mi, studio pracuje i ta praca idzie super. Jak gdzieś przeczytałem na jakiejś stronie poświęconej Castle Story, że to jest prawdopodobnie najczęściej aktualizowana gra indie, która kiedykolwiek została wydana, więc no jest to coś. I nie ma co się denerwować, że nie ma aktualizacji, gra nie dojdzie do skutku. Oni nad tym pracują, wierzcie mi, i są... Co to było? Co on powiedział? Te dźwięki są czasami... No, ale mniejsza. Więc... A ten gdzieś nie zginął? Jest tutaj. No, więc jest to gra, która będzie aktualizowana i nie macie się o co martwić, jeżeli komuś już to przyszło do głowy. Naprawdę, obiecuję wam to. I zbliża się nam wave. Słyszałem. Wy też pewnie. A my nie mamy jeszcze drzwi? Naprawdę? Tu nie ma drzwi? Moment. Tu nie ma drzwi?
O, mygy. No dobra, nie, spoko. A ty czemu ty tu jesteś? Szybko. Pumba, co ty robisz? 2 sekundy. Wracać do środka. Kryształy miał akurat. O, to też jest. Biegnij! To też jest te kryształy niebieskie, to właśnie one dostarczają też nam energię do naszego kryształu. Między innymi. Tu idzie jeden z tej strony. Jeden z tej strony. Dawajcie. Dawajcie. Te kryształy, jejku, zagubiłem się. Te niebieskie kryształy dostarczają energii do naszego głównego kryształu. Trzepią ich. O, zobaczcie, ten już ma chętkę na niszczenie naszego zamku. Zobaczcie, jaki delikwent. No, Atos go załatwi. Żwinąłem. Nieważne. Te kryształy dostarczają, i chyba trzeci raz to mówię, do energii do naszego kryształu i ładują nam te procenty do spawnu. Tak. Dobra, z powrotem. Tutaj wiecie, możecie, nie wiem, może ktoś zauważył, czasami chyba to robię. Nie musicie, jeżeli chcecie kogoś przydzielić do jakiegoś zadania, nie musicie najeżdżać akurat na kopalnię, tylko tu macie te sekcje i możecie w ten sposób to robić. Jest to wygodniejsze. A, wiem czemu nie ma bramy, bo ja w tą sekcję tych, no, zapominam. Już drugi odcinek zapomniałem. Stolarzy. Nikogo tam nie przydzieliłem. Bo chyba drewna potrzebowałem, tak? Dawaj bramę. Oin, rób bramę. Nie, nie Oin. Nie wiem, niech ktoś zrobi bramę. Mogę jakąś delmę zrobić? Przydałaby mi się jedna. Ta do pracy by mi się jedna przydała, zdecydowanie. No. Dawajcie, dawajcie. A gdzieś mi. Jednego mi. Gdzieś. Brakuje? Nie, nikt nie zginął, prawda? Nie. 7, ale to jest z tymi walczącymi mam 7. A, zrobili nam bramę. Wow. Jak już zrobiłeś jedną, to zrobisz też, słuchaj, drugą. Właśnie przy kilku warstwach muru warto w ten sposób to zrobić, bo zanim jak się już dobiorą wam do zamku, to będzie ciężej im dostać się całkowicie do środka. A już tu widzę, że zrobiłem jeden błąd. Ale to zaraz się to poprawi. Zaraz, zaraz, momencik. Niech on zrobi tylko tą drugą bramę. Nie powinno być tych dwóch kolumn tutaj, bo tu powinny być schody. Ale to na szczęście producenci pomyśleli o czymś takim jak usuwanie klocków w grze. Ale nie, nie robimy tego tak łatwo. Oni to muszą rozwalać pojedynczo. Dobra, o, super. Chodź. Dig voxel. Ale nie, nie to. To. Jaj, już by mi mur rozwalił. Zobaczcie, zresztą. Jak zniszczy tą dolną, to ta górna nie zostanie wcale na górze. Ona spadnie. A? Widzicie? Cwaniaki. Czasami jak przychodzi nam zniszczyć jakąś większą ilość, to trzeba tego pilnować, bo się można zgubić po prostu. Dawaj! A nie, ojejku, dobra. Mój błąd. One jak już spadną z góry, to już nie są jako kolumny, tylko to jest z powrotem drewno, które. Może na do czegoś użyć. Czyli tak na dobrą sprawę powinny zostać odniesione ten stock pickle. Mamy mało. No, no właśnie. Tamten ma problem. Bo znalazł siarkę. Znowu. Nie, już wiecie co? Pozbędę się tego problemu. Niech on zrobi ze 3 beczki. Albo zrób 5 beczek na zapas i będzie po prostu po problemie. A. Ty dawaj do kopalni. Nie mogę naprawdę jeszcze zrobić 81%. 5 minut do trzeciego wave'a. Zabiliśmy już 4 wrogów. Moment, teraz ilu nas atakowało? 4 ostatnim razem nas atakowało, prawda? Teraz będzie 6? To rośnie co 2? O 2? Zobaczymy. Nie, w sumie szczerze mówię, że. Nie zwróciłem na to w ogóle uwagi.
To się okaże. Próbujemy dalej trochę z projektem zamku polecieć. Schody. Tutaj będą schody. Tu, tu. Jak to będzie wysokie? Tak starczy. Hop. I tu, moment, tu będą jeszcze kolejne. Ale to za momencik. Hop. Hop. O tak, chyba trzy wysokości. Nie, cztery może wystarczy. Bo trzy to może być chociaż. No, zobaczę w trakcie. Oni niech w ten czas sobie to dalej budują. Oczywiście jak najbardziej to musi być pełnoprawny zamek, czyli później pomyślimy o jakiejś wieży. Ale najpierw bym wolał tak chociaż częściowo się tu zabezpieczyć, żeby mnie tu nikt nie rozjechał. Bo to będzie po prostu kompletna klapa, jeżeli w piątym odcinku zniszczą nas. I to będzie koniec serii. Nie, tak nie może być po prostu. No proszę, no. Delme chce. Bo jeżeli... W sumie wiecie, nawet nie wiem jak się przegrywa w tą grę. Znaczy jak to wygląda. Czy muszą wam zabić wszystkie ludziki? Czy może potem niszczą jakoś kryształ, jak się to dostaną? Mi się wydaje, że jak zniszczą wam wszystkie delmy. Chociaż energia wraca do kryształu. Więc teoretycznie mogę sobie zrobić nową. Zagadkę mam. Sprawdzę to może później. Na jakimś innym zapisie z gry. Ła, przyniósł, pomyślałeś. Mam dylemat. Nie, tak. Bo cały czas myślę, czy nie zainwestować jednak bardziej w wojowników. A, trzech jest wolnych. To mi pokazuje ilość wolnych. Ale szkoda, że wlicza w to wojskowych. Bo... Chociaż chyba jak będę klikał pojedynczo? Nie, myślałem, że będzie mi pokazywać każdego po kolei. Że wtedy na przykład mogę znaleźć sobie gościa, który jest workerem i się obija. Dobra. Skoro już cię mamy tutaj, to cię troszeczkę wykorzystam. Drabinka? Nie. I zrobimy tak. Tutaj jeszcze więcej stockpikli. I tu też więcej. A potem zostaniesz drwalem. Oni są tacy uniwersalni. Nawet... A nie, teraz wam tego nie pokażę. Zaraz jak zaobserwuję, to wam pokażę. Może tak. O, patrzcie, oni sobie będą podawać to na dobrą sprawę. Nie chodzi cały czas jeden w tej z powrotem, tylko jak spotka drugiego, to mu to poda. Ha. Oni kooperują, czajcie. To dopiero. No szybciej! Jak można tak wolno budować? Zauważcie też, że pod obciążeniem chodzą o wiele wolniej. Jak nie mają nic, to tak dość szybko biegają. Czemu na... No... Może masz się szybciej, nie wiem. Tak dość szybko biegają, a jak już weźmie ładunek, to idzie znacznie wolniej. Takie czary. A te beczki są wybuchowe. Jak się już taka beczka napełni do końca siarką, a w tych beczkach też można magazynować kamień. Właśnie to można włączyć, bo jest domyślnie wyłączone. Kamień bądź właśnie te niebieskie kryształy, które zapewniają nam energię. W naszym dużym krysztale. O, tu mamy 10 siarki i to jest chyba już pełna beczka. Tak, jest w 100% wypełniona i możemy ją zamienić na beczkę wybuchową. To znaczy, że jeden z naszych Bricktronów może ją wziąć, przenieść w dowolny punkt i my ją możemy wysadzić w dowolnym momencie, kiedy nam się po prostu zachce. Można to wykorzystywać, tylko szczerze jest trochę nieopłacalne. Dopiero przy większych grupach to się zaczyna opłacać, przy większych grupach wrogów. A z tymi beczkami też jest problem, bo jeżeli akurat tu przebiega w okolicy tej beczki wasz wróg, który was atakuje i łucznik do niego strzeli, a trafi w beczkę, to po prostu wszystko... I może wam sporo zniszczyć. Raz mi tak zamek rozwaliło.
To nie było fajne. A. Dlatego zawsze stawiam teraz beczki tak daleko. No i zaraz kolejny wave. Biegajcie, biegajcie. Moment. Właśnie na nich jeszcze postawi. I do środka. Ujejku, oni już tak blisko są. Szybko, szybko, szybko. Dawaj, strzelaj do niego. Super. No teraz mamy 5 wrogów, czyli wzrosło o 2. Nam. Wszystko z tej strony? Nie, tu też jest 2. Pumba, dawaj na ten róg. Cóż za emocje. O nie! Oni tędy mogą wejść. Strzelaj. Nie strzeliłeś? Strzeliłeś. Genialnie. A ty czemu wyszedłeś? Naszym wojownikom się regeneruje życie, ale... nie regeneruje się na tyle, że jeżeli na przykład w czasie walki zostanie napadnięty, to jest kurde niezwyciężony. Nie. To jest tak. Stopniowo. Nawet szczerze mówiąc nie wiem, czy w czasie... O, tu też macie kryształu trochę. Niech to ktoś ogarnie. Nawet nie wiem, czy w trakcie walki to życie się nie regeneruje. Jest może taka opcja, też nie zwróciłem uwagi. Druga zagadka na dzisiaj. Muszę sobie to zacząć spisywać, bo moja pamięć jest niestety zawodna. Ten nam posprząta. A ogólnie jak zauważyliście, nasi wrogowie też się rozpadają na kamienie i na siarkę. Siarkę też czasami, częściej kamienie. Ale siarka też czasami z nich jest. Ledwo nam się udało skończyć drugą warstwę. Nie! Jak mogłeś. Kurczę, zapomniałem. Dobra, już niech doniosą ten kamień tutaj. A tu drewno. Serio. Niewdzięczne, małe, żółte skurczybyki, no. Dobra, trudno, przeżyję. Ile procent? 92. Całkiem nieźle. A posprzątałeś to. No to jak już to posprzątałeś, to teraz jazda do kopalni. Do kopalni. Dawaj. Nie mów, że... No, już myślałem, że się zaciął. Dobra. Jesteśmy po trzecim wave'ie. Kończymy powoli. Nawet skończyliśmy drugą warstwę. W tym odcinku na tyle. Nie chcę, żeby one były za długie, żeby was nie nudziły. No i wyczekujcie kolejnego odcinka. Bardzo się cieszę, że wam się podoba. Jestem wdzięczny za te wszystkie miłe komentarze. Krytyki też, jeżeli ktoś ma jakąś krytykę, piszcie. Chętnie przeczytam, chętnie wezmę pod uwagę wasze sugestie. Więc komentujcie, jeżeli wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Subskrypcje też są super. Więc komentujcie, subskrybujcie. Oglądajcie. Naprawdę, naprawdę cieszę się, że wam to się podoba. Ten odcinek przygotował dla was Kacper, czyli ja. Żegnam was i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!